Cześć kochani, przepiękne nowe obuwie, które koniecznie musicie zobaczyć w CCC, więc lecimy, pokażę Wam wszystkie ceny. Zaczniemy od sandałków na wysokim obcasie. Są, powiem Wam, że bardzo fajne, mają te gumeczki takie wygodne, które się fajnie dopasowują do stopy i kosztują 230 zł. Za 260 zł kupicie na przykład lakierowane takie torebki i one są dostępne brązowe albo czarne z takimi złotymi końcóweczkami. Tutaj też są jeszcze takie klapeczki, zobaczcie, z takimi złotymi wstawkami. Za 80 zł. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy z brązową podeszwą, też za 8 dyszek. Tutaj na samej górze są takie klapeczki, ładną mają tą klamerkę, słuchajcie, wygląda no tak dosyć ekskluzywnie, bym powiedziała. One są dostępne białe i czarne i kupicie je za 80 zł. Nie wiem, czy widzieliście już w CCC tą torebkę, ale powiem Wam, że jest prześliczna, naprawdę ma swój styl, 72 zł, ona jest przecież na przecenie aktualnie. Kolejną torebką jest taka beżowa torebeczka z firmy Max, aczkolwiek mała taka, znaczy nie za duża, ale mega pojemna. $150. Okej, lecimy dalej. Tutaj mamy takie w trzech kolorach klapki, takie w jeansowym kolorze, brązowym i białym. No niebieski, brązowy i biały po prostu. Za 70 zł. Tutaj są takie śliczne, skórzane, pikowane torebki. One są takie małe, ale wiecie, one są dość szerokie w ogóle, więc też są wbrew pozorom dosyć pojemne. I o ile one kosztują? Czekajcie. $160. Tutaj mamy takie klapki, 99 zł, obok są jeszcze złote. $120. Tutaj są takie skórzane i zobaczcie, one mają takie trzy paseczki, klamerki regulowane w ogóle są w trzech miejscach, więc to też jest fajne, $150. Tutaj znowu coś w kolorze czarnym. Dużo jest właśnie w czerni z brązem, a to jest fajne, ale patrzcie na tą torebkę. Jaki gigant! O mamo! 399 zł. Tutaj są od Lasockiego klapeczki. Mają taką, no, taką malutką koturnę, więc wiecie, to nie jest ani przynajmniej to jest wygodny, bo nie jest to ani jakiś wysoki obcas, ani wysoki koturn, po prostu coś takiego pomiędzy, 170 zł. W ogóle fajne adidaski z Go Soft i słuchajcie, naprawdę są bardzo, bardzo, bardzo leciutkie, możecie je jednym palcem podnieść, dosłownie 160 zł, w ogóle ich nie czuć jak je dotykacie, więc muszą się świetnie nosić na stopie. Tutaj są kolejne, te już są dosyć cięższe, znaczy cięższe po prostu delikatnie, za 180 zł. Mi się też mega podobają właśnie te trampeczki, one są takie delikatnie brokatowe w ogóle, zaraz Wam przybliżę z bliska, pokażę, 200 zł. Zobaczcie na te, one się tak mienią, nie? Mam tam, gdzie jest taka jakby skórka, to jest taka polerowana i jest taka mieniąca się, tutaj są jeszcze beżowe, białe. Kolejną nowością są przepiękne szpilki, ale słuchajcie, naprawdę są przepiękne. Jak je zobaczycie na żywo, to się w nich zakochacie. Ja ich nie kupię, bo nie noszę szpilek, ale jeżeli ktoś nosi 260 zł, to biegnijcie po nie do CCC i tutaj są różowe, czarne albo złote.
Widzieliście już te błyszczące torebeczki z Jennifery za 60 zł i są też właśnie różowe albo w takim złotym kolorze, brązie, jasnym różu. Ogólnie jest dość sporo tych kolorów. Ze szpilek tutaj są jeszcze takie złote, aczkolwiek no też są ładne, no wiecie, nie każdy musi lubić świecidełka, prawda? Więc te też są ładne i one na przykład kosztują 230 zł. Tutaj ze szpicą z przodu, one mają taką silikonową, zobaczcie ten silikonowy przód, że niby jest, ale jest przeźroczysty. 230 zł, do tego trochę cekinków. Okej, tutaj znalazłam jeszcze takie torebki Simple za 130. Tutaj natomiast są takie w taką kratę. Za 130 zł. Słuchajcie, mam założoną grupę na Instagramie, która się nazywa Zakupomania przez 2 a na końcu, także wchodźcie, subskrybujcie. Tam na pewno też się będą pojawiały bardzo ciekawe shorty, więc koniecznie musicie wejść i zobaczyć. 260 zł. Bardzo fajne są te torebeczki ze skóry z Gino Rossi, mają długi dosyć ten uchwyt, 160 zł. Tutaj mamy natomiast klapki, z przodu ten pasek mają takie gruby te klapeczki, ale też są ładne, brązowe i czarne. $230. Kolejną nowością są jeszcze lakierowane torebki, też właśnie z Gino Rossi, bo jeśli chodzi o takie lakierowane rzeczy, to Gino Rossi rządzi, 160 zł. Tutaj jest biała, ale właśnie uroku i dodaj ten brązowy pasek, 160 zł i to się świetnie te kolory ze sobą właśnie komponują. Tutaj mamy sandałki na takim małym, prostokątnym obcasie za 230 zł. Tutaj takie mieszanka kolorów, w ogóle mi się tak skojarzyło od razu, to jest taki miks kolorów, wiecie, 200 zł. I tutaj takie, no, złoto-srebrne, w ogóle dziwny kolor, nie? Taki, nie wiem jak to nazwać, taki platynowy trochę. Te złote buciki na przykład, kupicie, czekajcie, bo tu bałagan z tymi metkami mam, za 140. Tutaj takie trochę oldschoolowe, nie? Które wyglądają, jakby były takie, wiecie, podrapane. Ale ładnie to wygląda, do tego delikatnie są błyszczące. $170. Kolejną nowością są takie sandałki za 200 zł. Taką złotą rameczką na słupku. Te są fajne, bo mają korkową taką podeszwę, są mega leciutkie, kosztują tylko 100 zł, więc mówię Wam, że będą turbo wygodne.
100 zł. Tutaj z takich nowości mamy jeszcze takie buciki, są takie jeszcze małe złote, takie, one mają takie złote cekinki jakby, nie wiem czy to dobrze widać na filmie, 100 zł. Skórzana torebka za 150 z taką śliczną apaszką przywiązaną. Tutaj te niebieskie klapki ile kosztują, sprawdzimy już, czekajcie, 100 zł. Słuchajcie, u mnie święto dzisiaj, naprawdę pogoda dopisuje, choć zapowiadali od godziny 10 deszcz, a tutaj naprawdę słońce świeci, 100% słońca, w ogóle żadnych chmurek, a nic, więc nie wiem, co z tymi prognozami pogody, ale chyba się trochę mylą. Tutaj mamy klapki na takiej korkowej podeszwie, one mają taką fajną koturę i słuchajcie, bardzo fajne właśnie są te buty. Sprawdzimy, ile jeszcze one kosztują. 120 zł. Fajne są, bo są białe, różowe i granatowe. Jeśli jesteście tutaj nowi, to koniecznie zostawcie subskrypcję, a jeśli lubicie moje przeglądy, to będzie mi naprawdę bardzo miło, jak pod filmem zostawicie łapkę w górę. Tutaj są torebki z Jennifery, takie małe kopertówki. I znowu mega fajne, wygodne klapeczki za 80 zł. I zobaczcie, są takie białe, są brązowe i są różowe. I te różowe mi się strasznie podobają. Do tego takie torebki w dwóch kolorach za 120 zł. 150 zł te klapeczki. Też takie fajne, leciutkie, takie trochę sportowe. Także to też jest fajne, tu są białe. $150. Te w ogóle takie kolorowe, nie? 130 zł w takie jakby kwiatki też są super. Natomiast tu obok są za 120, takie po prostu klasyczne klapki do chodzenia na co dzień, też właśnie białe i czarne. Ale totalnym hitem są te torebki. Jak je zobaczyłam, to się w nich zakochałam. No mówię, są po prostu obłędne, słuchajcie. Do tego też w CCC były właśnie bardzo podobne klapeczki, ale taka torebka 80 zł. Także naprawdę nie są drogie, a są po prostu nietuzinkowe. 90 zł. Fajne plecaki. W ogóle bardzo ładny odcień tego niebieskiego, taki mega intensywny, słuchajcie. Ile one kosztują teraz? 90 zł, bo są przecenione. Tutaj torebki z Mexa. Mex ma w ogóle dużo torebek. W ogóle też każdy rodzaj jest jakby w różnych kolorach, kilku nawet. Tutaj jeszcze są takie torebeczki z Mexa, tym się średnio akurat podobają, 250 zł i jakieś takie wyglądają olbrzymie. Tutaj mamy klapeczki za 90 zł, bardzo ładne te niebieskie, podobają mi się też złote. Te też takie bardziej sportowe, wygodne, 100 zł do chodzenia na co dzień, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje, brązowe i czarne. I ten kolor to już chyba ostatnie klapeczki, które Wam pokazuję, także będziemy się zbliżać do końca, 100 zł. Z mojej strony to już wszystko, mam nadzieję, że przegląd Wam się podobał. Zostawcie subskrypcję i łapkę w górę, życzę Wam oczywiście miłego, długiego weekendu. Dzięki wielkie, hej!